brzmienie klawesynu, który wtedy był takim dominującym instrumentem akompaniującym. Muzyka ta jest często uważana za mniej emocjonalną, troszkę romantyczna, czy jakąś taką bardziej skrytą. Nie jest to do końca prawda, to znaczy ta muzyka jest często dużo bardziej emocjonalna, tylko w taki bardziej introwertyczny sposób. To znaczy te emocje nie są tak bardzo na wierzchu, jak w jakiejś tam romantycznej operze, których fragmenty będziemy później słyszeć, tylko ta emocjonalność wyraża się bardziej w tych skomplikowanych połączeniach harmonicznych. Często te brzmienia są dosyć trudne, ale one zawsze coś wyrażają. Podążają za tekstem, czy za jakąś taką emocją bardziej ukrytą. W tym fragmencie koncertu przejdziemy krok dalej, do następnej epoki, to znaczy do klasycyzmu, który z założenia był epoką w bardzo dużym kontraście do baroku. To znaczy emocje, jakieś takie komplikacje muzyczne, harmoniczne, taka logika, matematyczność muzyki zeszła zupełnie na dalszy plan i zaczęła królować przede wszystkim melodia. Piękna melodia, bardzo często lekka tematyka i taka większa lekkość w ogóle tej muzyki. No i absolutnym królem tej lekkości jest Wolfgang Amadeus Mozart, którego dwa utwory usłyszymy teraz. Będą to utwory jednak nie zupełnie tak lekkie, jak można by znaleźć w jego twórczości, bo będą to dwa utwory religijne. To znaczy najpierw będzie to Laudate Dominum z uroczystych nieszporów oraz pozostając w kręgu muzyki pochwalnej z cyklu Exultate Jubilate, czyli też z cyklu pochwalnego Alleluja. Alleluja jest ostatnią częścią tego cyklu. W warstwie tekstowej występuje jedno słowo Alleluja. I to słowo jest tak mocno eksploatowane, jak Państwo za chwilę zobaczą, żeby przenieść ciężar z uwagi na kompozytorza, jak to było w epoce baroku, na jego tych komplikacjach, jakimś takim pomyśle na utwór, na wykonawcę. I do tej roli doskonale nadaje się tak zwany sopran koloraturowy. I tak się składa, że akurat sopran koloraturowy mamy na miejscu. Sopran koloraturowy jest najwyższym z sopranów. Sopran jest najwyższym głosem żeńskim, a koloratura jest jeszcze taką najwyższą odmianą, która do tego jest bardzo ruchliwa. To znaczy wykonuje bardzo szybkie przebiegi i ozdobniki. I to właśnie w utworze Alleluja będzie można dokładnie usłyszeć. A wcześniej zagadnijmy. Thank you.